Kochani, ja tak szybko chcę nagrać dla Was film, ale w związku z tym, że jestem po ćwiczeniach i planuję dla Was vloga, to tak szybko rozczesuję włosy, żeby się jakoś tu Wam prezentować. Nie bardzo to wychodzi, ale no zobaczymy tę serię. Słuchajcie, w końcu mówiłam się do fryzjera, u nas w końcu otwierają fryzjerów, więc poniedziałek idę szybciutko zrobić w końcu porządek z moimi włosami. Słuchajcie, bo to jest nie do pomyślenia, żeby się tak zapuścić. No ale cóż, no był lockdown. Powoli, powoli to wszystko. Słuchajcie, z koloru jestem zadowolona. Natomiast na pewno muszę iść do fryzjera, ale dzisiaj chciałabym, widzieliście mój trailer, ja chciałam właśnie Wam szybko pokazać, co ostatnio zakupiłam. I słuchajcie, w związku z tym, że to są fajne rzeczy, a zwłaszcza mowa tu o Pat McGrath, słuchajcie, ja wiem, że ona jest bardzo znana, natomiast to jest taki guru, jeśli chodzi o make-up. Ona wielokrotnie była tu nazywana taką bardzo influential make-up artist na świecie. Jest też odznaczona przez Queen Elizabeth II i jest bardzo, bardzo popularna i jej make-up, zwłaszcza tu w UK i w Ameryce, jest bardzo, słuchajcie, popularny. Powiem Wam, że pierwszy raz ja się nagrałam. Ona w ogóle bierze, opracowała makijaż w każdych takich wielkich celebracjach. I słuchajcie, dlatego pewnie jest taka popularna i każdy by ją chciał naśladować, a zwłaszcza tu chcieć od niej ten nienaganny makijaż. I zwłaszcza tą linię, że tak powiem, make-upową. W związku z tym, że ona jest bardzo kiepsko dostępna, ja spotkałam się tylko z jej kosmetykami. W końcu jak otworzyli tutaj taki pop-up w Selfridges, ja nie wiem, czy ona jest w Harrodsie, wydaje mi się, że nie. Ale słuchajcie, tak się zastanawiam właśnie, to światło, bo już jest trochę późno. Ale co chciałam powiedzieć, ona tylko jest dostępna w Selfridges, tak myślę szybko, czy w Harrodzie, ale nie, to jest tylko Huda Beauty i w związku z tym te kosmetyki są bardzo ciężko dostępne. Ja mam koleżankę, która jest właśnie account manager, tam pracuje, jest bardzo zadowolona, ja myślę, że tu warunki, jeśli chodzi o kwestie pracy dla niej są bardzo dobre, no ale nie o tym miałam się rozgadać. Słuchajcie, w związku z tym, kiedy zobaczyłam, że jest dostępne te kosmetyki z rabatem, zdecydowałam się właśnie kupić. I ja Wam pokazywałam w tym trailerze. Tak sobie szybko patrzę, gdzie je położyłam. Słuchajcie, ja ćwiczyłam i dlatego jestem trochę spocona i patrzę tutaj jeszcze, łypię okiem, czy mam to światło. Ale mam to światło. Słuchajcie, więc to było tytułem wstępu. Ja mam na ustach jej pomadkę. Słuchajcie, te pomadki, ona jest, przypominam trochę Vivian Westwood, jeśli chodzi o te usta. Tutaj taką piękną politurę, taką perłową. Słuchajcie, zobaczcie, ona wygląda tak. Jest trochę ciemniejsza niż tu w tym oświetleniu. Na ustach jest taka brunatno szkarłatna. To jest odcień, jak ja już Wam dojrzę, Love Train. Bardzo ładne, taka metaliczna, mi się bardzo podoba formuła, ona jest lekka, jednocześnie bardzo komfortowa i co za tym idzie, długo utrzymująca się. Ja zauważyłam, że kilka osób właśnie zwróciło uwagę, że to jest bardzo fajny kolor, co to jest i tak dalej. Ja z dotychczas tych pomadek, które wypróbowałam, uważam, że to jest najlepsza jakościowo pomadka, jaką miałam. Zamierzam kupić jeszcze ze dwa inne, może wykończenia, nie takie właśnie metaliczne, ale słuchajcie, ona jest bardzo droga, 34 funty. Ja ją dostałam z rabatem 20%, więc była troszkę tańsza, ale uważam, że to jest za dużo. Ale naprawdę, jeśli chodzi o wykończenie i jakość, jest warta grzechów. I kupiłam w związku z tym, że jej cienie są trochę na wzór, że możecie sobie wybierać tak jak i z Maca, ale ja nie chciałam tu za dużo kupować, bo mam bardzo dużo palet.
I też tak stopniowo kupuję z różnych marek, chociaż miałam już być na odwyku i w związku z tym lockdownem to popełniłam kilka właśnie zakupów. Ja kupiłam taką zestaw taki cieni, których jest 5. One są wszystkie, słuchajcie, on się nazywa Eye Ecstasy Sublime Eyeshadow Palette. Każdy jest jednogramowy, słuchajcie, w takim nic nie zwracającym uwagę opakowaniu plastikowym. Ja wiem, że te normalne cienie są bardziej luksusowe, jeśli chodzi o opakowanie. Tu nie, ja nie zapłaciłam dużo, chyba 24 funty. Mamy 5 fantastycznych cieni, zobaczcie, one są bardzo, bardzo napigmentowane. Ja nie mogę się rozstać i mam zawsze je na oku, zwłaszcza po całym dniu to być może tutaj już nie bardzo widać, ale one są świetne jakościowo. Troszkę inaczej wyglądają na oku, jeżeli ktoś nie lubi metalicznych, być może nie będzie zadowolony z nich. Natomiast ja Wam powiem, że jeśli chodzi o kwestie napigmentowania, one są 100-kroć lepsze od każdej marki, którą ja próbowałam, w tym MAKA i wielu, wielu innych znanych marek. Być może kupię sobie jeszcze inną paletę, ale ta jest zajebista, że tak powiem, i po prostu nie mogę się jej nachwalić. Używam jej cały czas z Huda Beauty paletą, przepraszam, która jest generalnie tylko do cieniowania. To tak na szybko, ale chciałam Wam jeszcze pokazać właśnie rzeczy, które w końcu przyszły. Ja jeszcze Wam pokażę Jimmy Choo lakier z nowej kolekcji, ale ja, zobaczcie jaki fajny, ja dzisiaj Wam pokazywałam na Insta, jeżeli ktoś i ma mnie na Insta, jeżeli nie, to zapraszam. Taki fikuśny, luksusowy, metaliczny cień, który Wam pokażę z kolekcji Christian Louboutin. Tak, tak, on słynne produkuje, to słynne buty, ale poszedł w kierunku, ja Wam kiedyś pokazywałam już w moim filmie lakier, który gdzieś mi się zapodział, ale teraz zakupiłam sobie właśnie ten piękny cudo, taki metaliczny, szary eyeshadow. I słuchajcie, ja jeszcze mam pomadkę. Słuchajcie, to już kupiłam chyba z 2 lata temu, ona jest strasznie droga, jest trochę zużyta, bardzo ładnie napigmentowana. Co mi się w Christian Louboutin podoba, to właśnie te luksusowe takie super rzeczy. Ona jest bardzo ciężka, ale powiem Wam, że jakościowo są bardzo dobre, mimo że są troszeczkę overpriced, troszkę za drogie. Natomiast lakier był super i chyba sobie jeszcze dokupię, ale sprawdzę najpierw ten Jimmy Choo i Wam pokażę. I ten eyeshadow jest cudowny, ja Wam też pokażę go na oku. I słuchajcie, co jeszcze kupiłam? Z moich takich tutaj z haulu kosmetycznego kupiłam za prawie za bez, ten był u nas teraz w Debenhamie i w ogóle są różne wyprzedaże i taki zestaw dostałam za niecałe 10 funtów. I tu mamy tą maskarę Monsieur Big. Ja ją kiedyś miałam, ale ja nie, chyba ją wyrzuciłam, bo zapomniałam ją użyć. Albo komuś dałam. Perfumy. Nie wiem, czy to widzicie. O, teraz może będzie. To są In Love With You Freeze Armaniego. Ja je otworzyłam, one są trochę takie... przepraszam. One są takie troszkę korzenne. Ale dość ciekawe, ale myślę, że sprezentuję jej mamie. I jeszcze z takich rzeczy, słuchajcie, pomadkę Lancome, też za śmieszną pieniądze, chyba 6 czy 8 funtów. Trochę mi nie pasuje kolor, jest, zobaczcie, taki very pink, taki bardzo pudrowy, nawet nie pudrowy róż, ale jest bardzo taka maślana, myślę, że też komuś sprezentuję. I coś, co mi się skończyło, to jest taki eyebrow trimmer. Słuchajcie, takie urządzenie, które właśnie włączamy i sobie to przycinamy. Ja bardzo lubię, mimo że wyrywam, a już właściwie nie mam co wyrywać, to bardzo lubię ten trimmer. On nie na długo starcza, ja myślę, że po 2 miesiącach to on jest po prostu, nawet jak zmienicie baterię, to on jest już uszkodzony, ale fajna rzecz na tak szybko. I słuchajcie, pokażę Wam jeszcze a propos farbowania włosów. Właśnie zamierzam po raz kolejny, jak ktoś, tak jak mówię, po raz kolejny ktoś widział mnie na Instagramie, to tam właśnie jest pokazane, jak ta farba wyszła za pierwszym razem, kiedy mi się jeszcze nie wypłukała, ale ja zamierzam zaraz po zdjęciu właśnie włosów zrobienie tym odcieniem. To jest 454 Chocolate Brownie. Bardzo lubię tą farbę. Aczkolwiek nie wiem, słuchajcie, muszę tak sobie pomyśleć, czy czasem mi nie wychodzą troszkę bardziej włosy, jak robiłam, ale no nie wiem, jeżeli ktoś próbował, niech mi powie, czy miał taki przypadek, czy mi się po prostu to wydaje.
I to tak na szybciutko. Ja postaram się też jeszcze takie wcięcia zrobić jak we vlogach, daily vlog. Co o tym myślicie? Do zobaczenia, zapraszam do subskrypcji i znajdziecie mnie też na Instagramie, jak chcecie, tam troszkę więcej pokazuję czasem.